Kosmologia to tytuł wystawy autorstwa profesora Czesława Dźwigaja, jaką oglądać można w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. To cykl 5 obrazów uzupełniony o 3 rzeźby, tworzący całość, której autor poprzez swoje dzieło zadaje pytanie o sens ludzkiego życia, odnosząc się przy tym do filozofii Kanta, który zadawał pytanie, czym jest nasze życie od urodzenia do śmierci, bezwolną podróżą czy może czasem, na który mamy wpływ. Każdy z nas jest skazany na dany czas. Wybór tego czasu nie jest zależny od nas, ale za nami jest cały potężny bagaż kultury, właśnie tej kultury europejskiej, której źródłem jest ten basen Morza Śródziemnego. W słowach i w opisach słusznie Pan tu poruszył nie tylko Kanta, filozofię, jego widzenie świata, ale trochę szerzej też i inne zagadnienia, one nas ciągle dotyczą. My nie możemy się oderwać od korzeni. My z nich wyrastamy i przenosimy przez ten czas właśnie, na który zostaliśmy wybrani, ktoś powie inny skazani, w zależności od opcji, żeby przekazać to dalej. I teraz ująć to wizualnie. Świetnym środkiem do tego jest właśnie 10. muza. Ale w malarstwie, w sztukach plastycznych to nie jest takie proste. Ja przyznam się szczerze, że z tym tematem nosiłem się dobrych kilka lat, ale ponieważ byłem bardzo zajęty pewnymi sprawami rzeźbiarskimi, medalierskimi, graficznymi, związanymi z pontyfikatem Jana Pawła II, i proszę popatrzeć, co za zbieżność niesamowita. 4 lata temu zająłem się tym problemem już tak na poważnie. I te 5 obrazów plus te 3 kompozycje rzeźbiarskie, one się z sobą zasklepiają. I teraz ująć wizji malarskiej przy dobrym warsztacie malarskim, bo to też chodzi o to, żeby to był warsztat malarski. Nie uciekałem się do środków przenośni współczesnych wyrazu malarskiego, czyli powiedzmy kompozycji w sensie jakichś otwartych przestrzeni, połączenia malarstwa, koloru. To, co jest łatwiej w tym wyrazie, postanowiłem zachować pewną dyscyplinę. I te 5 obrazów właśnie o tym mówi. O tej kulturze, z której myśmy się urodzili, w której jesteśmy i do której dążymy i którą chcemy przekazać. Podczas wernisażu wystawy można było posłuchać specjalnie skomponowanej do obrazów muzyki autorstwa legendarnego założyciela grupy SBB Józefa Skrzeka, który dźwiękiem dopełnił dzieło, jakim jest Kosmologia. Powstawanie tej muzyki to było praktycznie zauroczenie pewnym spojrzeniem na ludzkość w czasach, które są przedziwne. Tutaj z jednej strony jest więź, a z drugiej strony jest wielki w tej chwili rozgardiasz. Nigdy czegoś takiego nie przeżywaliśmy aż tak, żeby praktycznie były obawy o ludzkość. No, ja jestem właściwie na ojcowiźnie, no i to jest mój atut takiego bycia Ślązakiem, który trzyma się sztambucha rodowego. No i jakby w tej sytuacji to jest moja wyobraźnia, to jest moja fantazja na temat tego, co pan profesor tutaj nam przedstawia. Wernisaż na pewno śmiało można uznać za ciekawe wydarzenie artystyczne, które jednocześnie było sporym wyzwaniem organizacyjnym, zarówno jeśli chodzi o prezentację obrazów i rzeźb, ale także muzycznej części wydarzenia. Wszak przy fortepianie zasiadł sam Józef Skrzek. Nie tylko kocham, ale próbuję za nimi podążać i nadążać. No nie zawsze mi się to udaje, ale to możecie tylko Państwo jakby się zapytać tych ludzi, którzy tutaj do nas często przychodzą. Ale co najciekawsze, że w ostatnim tygodniu mieliśmy tutaj około 500 młodzieży w ciągu tygodnia. 500 osób młodych, którzy po raz pierwszy widzieli muzeum, i to muzeum nie od strony walorów tych artystycznych, od strony monet i medali, tylko od strony tej
która jest tym magnesem przyciągającym młodzież, czyli światło, muzyka, dźwięk. To jest właśnie spowodowane tym, że są tutaj, świetnie się czują. I nie zapomnę sytuacji, kiedy na moim stole sterowniczym stał bardzo dobry obiektyw do aparatu Canon i przyszedł młody chłopak i mówi: przepraszam, nie wie pan, czy ten aparat mój to by synchronizował się z tym obiektywem? Ja mówię: na pewno, bo Canon to Canon. A mógłbym sobie przymierzyć, ja bym panu mogę nawet to pożyczyć na cały czas trwania tego spotkania, co pan porobi zdjęcia. Proszę państwa, to nic nie kosztuje. Takiego banana młodego człowieka nie widziałem, zdjęcia pewnie fajne. No, a gdy zapytali mnie, dlaczego pan to wszystko robi, ja mówię, bo Jan Paweł II kochał młodych ludzi i ja robię to samo, co on. Po prostu ubóstwiam z nimi przebywać, ich czymś zarażać, coś im tam podpowiedzieć i coś nowego z tego muzeum, żeby wynieśli poza patrzeniem się na świętego człowieka.